Jesteśmy ogromnie szczęśliwi, bo myślę, że teraz po sezonie można pewne rzeczy zdradzić. Jak ciężko w tym sezonie było, szczególnie w tej rundzie, tak jak dzisiaj było widać na naszej ławce. Byłem sam bez asystenta, bez kierownika, bez masażysty. W takich warunkach zrobiliśmy czwarte miejsce, wyższe niż Elana, wyższe niż wiele innych zespołów. Uważam, że za to należy się ogromny szacunek, za cały sezon. Nawet jakbyśmy dzisiaj przegrali, to też i tak ten sezon byłby bardzo, bardzo udany i ten jeden mecz nie zamazałby niczego. Ale dzisiaj taka fajna chwila, bo po 5 latach, kiedy byłem w Jarocie, w drugiej lidze, kiedy zdobyliśmy czwarte miejsce, wygrywając ostatni mecz na Rybniku, decydujący i też walczyliśmy wtedy o czwarte, zajęliśmy je i dzisiaj bardzo podobna historia. 5 lat później, dokładnie o tej samej porze, 5 lat temu świętowaliśmy czwarte miejsce w drugiej lidze. Teraz na nasze możliwości świętujemy czwarte miejsce w trzeciej lidze, które uważam jest wspaniałe. Ja jestem ogromnie szczęśliwy z tego miejsca, z postawy moich piłkarzy. Jeden bardzo niesmaczny, jedna niesmaczna sprawa, która dzisiaj była, to to, że nasi kibice nie zostali wpuszczeni. Nie mam pojęcia dlaczego, ale po prostu chcieliśmy, żeby byli z nami, żeby nas dopingowali, żeby byli w tej historycznej też chwili z nami. Niestety nie zostali wpuszczeni i należy im się szacunek, że w tak dużej liczbie przyjechali, ale niestety nie mogli obejrzeć tego widowiska, które uważam, że było bardzo dobre w naszym wykonaniu. Z tymi kibicami to była chyba bardziej skomplikowana sprawa, jeżeli dobrze orientuję. Nie mam pojęcia. Najważniejsze dla nas liczy się to, że ich nie było na meczu. Jakie tam kulisy były, tego nie interesuje mnie. Piłka to jest sport dla kibiców. My chcieliśmy, żeby w Toruniu przyszło 2000 ludzi, żeby naszych przyjechało, nie wiem, 100-200, żeby to było prawdziwe święto, tym bardziej, że kibice nie pałają do siebie żadną jakąś tam niechęcią, więc tym bardziej myślę, że no tutaj jest minus ogólnie dla sportu, dla piłki w tym dniu, bo mówię, to był ciekawy mecz, 5 bramek, ostatni mecz, zacięty w końcówce też sytuacje, które mogły zmienić oblicze tego meczu i szkoda, że nasi kibice tego nie zobaczyli. Bardzo dziękuję. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo dziękuję. Ja też Hubert Antkowiak na plecach, ktoś musiał. Hubert Antkowiak. Do utrzymania w Jarocie, no bo taki widać fajny chłopak, młody. Trochę goli nas strzelał. 19, a zabrakło mu w jednej sytuacji, żeby strzelił 20 i tak chciałem, żeby Hubert teraz w tym sezonie bardzo wystrzelił. To jest zdecydowanie bardziej kompletny piłkarz, który zrobił ogromny, ogromny postęp przez 2 lata, od kiedy tutaj jestem. Nauczył się wielu różnych rzeczy. Będzie na pewno ciężko go utrzymać, ale to jest nasz człowiek, na pewno dla niego zawsze się tutaj miejsce znajdzie i będziemy szczęśliwi, jeśli zostanie, a jeśli pójdzie wyżej, też będziemy szczęśliwi, bo na tym to polega, że takie kluby biedne jak my promują takich zawodników jak Hubert, jak jeszcze może jeden, dwóch, trzech, którzy poszli od nas, jak choćby Bartek Pawłowski czy Karol Daniela, którzy byli nawet w Ekstraklasie, czy Bartka Pawłowskiego pamiętamy nawet z Malagi, też przez Jarotę się przebił i to jest taki klub do promocji zawodników młodych. Tam się nie zarabia wielkich pieniędzy, ale można się wypromować i można pójść do zdecydowanie lepszego klubu za zdecydowanie lepsze pieniądze i pokazać wszystkim, że nawet nasz wychowanek może to dokonać. Trener wspomniał o Widocie, bo tak, były wielkie problemy z okrojonym składzie przyjechaliście. Winieta do nas w okrojonym składzie, Kwaszczyna w okrojonym składzie, my tam w okrojonych składach. Jest to sens w ogóle taki kształtnień inaczej na cztery województwa? Ja uważam, że tak, to zdecydowanie, bo porównuję sezon wcześniejszy, gdzie graliśmy w tej starej trzeciej lidze, to rzeczywiście ten poziom się zdecydowanie podniósł. Poza może Manowem, które rzeczywiście odstawało, to Wineta, przypomnę jeszcze, rok temu wygrała całą tą ligę zachodniopomorską i tak naprawdę największy ich dramat się zaczął w meczu w Jarocinie, gdzie oni do nas przyjechali, nie przegrywając 25 meczów z rzędu. Mieli 10 wygranych z rzędu w lidze, nie licząc tych baraży oczywiście, bo to tego nie liczyłem, gdzie przegrali tam w jednym meczu z Odrą i przyjechali, przegrali 3. Do 60 minuty był to świetny zespół, który najlepiej się moim zdaniem zaprezentował w ogóle w Jarocinie, który widziałem przez cały rok, a ten zespół spada. No, trzeba pamiętać, że punkty są kluczowe i Wineta chce bardzo dobrze grać w piłkę, ale czasem ja też chciałbym grać pięknie w piłkę i momentami gramy świetnie, jestem zadowolony, ale czasem trzeba zrobić tak, żeby było bezpiecznie, żebyśmy wygrywali, żeby łapać punkty, bo później człowiek jest szczęśliwy, jak patrzy w tabelę i patrzy, że jest na pierwszym, drugim, trzecim czy czwartym miejscu. Trenerze, tutaj z kolegą się śmialiśmy po meczu. Który teraz pan raz grał przeciwko Lan jako trener czy zawodnik, bo tych wizyt w naszym mieście troszkę sporo było. Tak, i byłem jako zawodnik przynajmniej dwukrotnie, chyba tam z 3 razy czy 4, teraz nawet jako 4 na pewno, bo przecież ten sezon, no ciężko mi powiedzieć. Na pewno tych meczów było sporo.
Myślę, że bilans taki w miarę korzystny dla mnie, bo w tym roku 2 zwycięstwa, w ciągu półtorej chyba roku czy dwóch, 2 zwycięstwa tutaj u Was, u siebie remis, więc no takie mamy patent na Elanę, ale ja po prostu patrzyłem dzisiaj na to, że nie gramy z Elaną, tylko gramy z kolejnym przeciwnikiem, mocnym przeciwnikiem, któremu chcemy pokonać i tak jak powiedziałem, szacunek moim piłkarzom i gratulacje i brawa za to, że w ostatnim meczu nie byli myślami przy wakacjach, tylko już uprzedzałem od czwartkowego meczu z Bałtykiem przegranym bardzo, bardzo pechowo. Ci, co widzieli te bramki, to można się za głowę zapaść, bo ja jako trener i chyba jako zawodnik nigdy nie straciłem 2 kuriozalnych tak bramek w jednym meczu, a byliśmy zespołem lepszym od Bałtyku piłkarsko, mieliśmy więcej sytuacji i to nam się należało to zwycięstwo i mogliśmy mieć nawet 3. miejsce. Nie wygraliśmy i podniesienie się po takim meczu, po takich kuriozalnych bramkach w 3 dni, gdzie jeszcze przyjechaliśmy bez naszego kapitana Piotra Garbarka za żółte kartki, nie przyjechaliśmy z Krystianem Namaniem, który tu strzelił bramkę 2 lata temu, więc no mieliśmy trochę osłabień, ale poradziliśmy sobie, bo mam charakterną drużynę, która dobrze pracuje i jestem z nich naprawdę zadowolony. Tak, witam. No zakończyliśmy sezon. Chciałem podziękować przede wszystkim kibicom, którzy rzeczywiście tutaj są jakby postacią zjawiskową na tym poziomie rozgrywek. Także naprawdę w ich stronie wysokie ukłony. A drugie ukłony w kierunku Dawida, który rzeczywiście grał na naszej Elanie bardzo, bardzo długo, zawsze z pełnym sercem i na bardzo wysokim poziomie. Coś się w życiu kończy, ale też się na pewno dużo fajnych momentów następnych zaczyna i mam nadzieję, że wszystko przed nami i przed Elanem, i przed Dawidem. Także na pewno będziemy w Elanie gdzieś współpracować i wydaje mi się, że dużo emocji jeszcze przed nami jest. Także raczej tyle o meczu dzisiaj, to akurat nie duży cudzysłów ostatni mecz. Mieliśmy też swoje problemy. Wiadomo, że na pewno przed sezonem ambicje sięgały znacznie wyżej. Ale zajęliśmy piąte miejsce i to też trzeba w jakiś sposób podsumowywać, wyciągnąć tylko i wyłącznie już pozytywy z tego, co było i na bazie tych pozytywów budować drużynę, która w przyszłym sezonie po prostu w tej tabeli będzie na pewno wyżej. Tyle. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Dawid, ważny mecz? No bardzo ważny mecz. Był to ostatni mecz, w którym w Parła Helon zagrałem. Kurczę, może to nie była kariera, ale naprawdę piękna przygoda. Na samą myśl mi się głos załamuje, także naprawdę dużo emocji i same pozytywne. Staram się tutaj, jakby wiadomo, były wzloty i upadki, ale cały czas byłem z tą Elaną, mam w sercu bardzo głęboko i kibicuję im z tego serca, żeby w końcu gdzieś te cele awansowania do awansu zostały spełnione i dla tych kibiców naprawdę, bo oni jeżdżą wszędzie tutaj w Faszczynie, teraz przyjechali taką grupą kibiców po każdej wiosce, gdzie tylko graliśmy, oni naprawdę zasługują na to. I mam nadzieję, że w końcu ten cel da się osiągnąć i zostanie zrealizowany. Dawid, ale pozostajesz przy Elanie, bo przecież wiemy też, że jesteś trenerem. Tak, akurat w tym zakresie tutaj na chwilę obecną zawiesiliśmy jakby współpracę, ale nie mówię, że na pewno nie wrócę do tego. Musimy tutaj podjąć jakieś rozmowy i ja na pewno bym chciał coś działać w tym kierunku, także usiądziemy, porozmawiamy. Teraz jest na pewno czas na to, żeby wypocząć i dobrze wyczyścić głowę, a następnie z pełną parą ruszyć. Jeżeli są jakieś pytania do naszych gości, to bardzo proszę. Pero, ostatni mecz w Elanie czy w karierze, tak do ścisłości? Znaczy na pewno inne obowiązki mnie przejmował. Tutaj z rodzicami mamy wspólną działalność, gdzie pracuję trochę w przedszkolu z nimi. I po prostu finansowo jestem gdzieś zabezpieczony, a ewentualnie gdzieś się pobawić, czy w charakterze trenera, bo tudzież gdzieś na jakimś niższym szczeblu, to wiadomo, radośnie by było jeszcze pokazać tę piłkę. Niestety na takim poziomie już raczej nie będzie mi dane zagrać. Należy pan opaska kapitańska dla Perka, to takie podziękowanie, bo wiemy, że ten drugi zawsze był ciachu, nie? To nie chodzi o podziękowanie, chodzi o ukłon i o szacunek, który wszyscy dla Dawida mamy, tylko przede wszystkim taka sprawa. Dzisiaj Dawid wychodzi w pierwszym składzie i wszyscy uznaliśmy, że z szacunku dla niego po prostu dzisiaj tę drużynę powinien wyprowadzić. Trenerze, kończymy dzisiaj, kiedy zaczynamy i jak zaczynamy? 3 lipca zaczynamy pierwszym treningiem, dzisiaj kończymy, ja też chcę, żeby zawodnicy naprawdę trochę zresetowali te głowy. Zawsze kiedy jakiś cel nie jest osiągnięty, to trochę to przeszkadza w głowach, także naprawdę potrzebny jest duży reset, a od 3 już pewną parą wszystko mamy przygotowane, wszystkie sparingi, wyjedziemy na obóz przygotowawczy, także wydaje mi się, że okres przygotowawczy jest już dopięty na ostatni guzik i tyle, a już 12 sierpnia pierwsze mecz ligowe. Z kim się pożegnamy? To nie, to nie, to miejsce i nie ten czas, żeby o tym absolutnie tutaj mówić.